Cześć, nazywam się Karol i dzisiaj przygotowałem dla Was ranking trzech pił spalinowych z różnych półek cenowych. Przy wyborze starałem się zachować jak największą jakość i wydajność produktu. Zapraszam do oglądania. Moją topkę otwiera ta oto pilarka łańcuchowa. Jest ona nie tylko najlżejszym, ale i najtańszym cenowo rozwiązaniem. Ostatnio na stronie industrii cena spadła, więc ten produkt można nabyć za niecałe 700 zł. Jest to genialne rozwiązanie dla użytkowników domowych, którzy od czasu do czasu chcą przeciąć gałąź czy pień. Nadaje się także do szkółek leśniczych, jednak trzeba pamiętać, że nasza pilarka nie jest niepowstrzymana i im grubsze drewno, tym większy ma problem. Ostatnia na liście znajduje się ta oto pilarka. Jest ona stosowana w leśnictwie, rolnictwie, a także branży komunalnej. Technologia zapłonu MPI pozwala na ponowny rozruch. Dodatkowo nasz sprzęt posiada zmniejszoną emisję spalin i zmniejszone zużycie paliwa o 20%. Przeniesiemy się teraz do pana Piotra, który pokaże nam wszystkie trzy pilarki w praktyce wraz z pośrednim modelem. Halo? No cześć, możemy przyjechać? Zawsze trzeba pamiętać o smarowaniu łańcucha, czyli tu mamy miejsce wlewu oleju do łańcucha. Zawsze musi być uzupełniony. I oczywiście wlew paliwa, mieszanka 1 do 50, filtr powietrza. Odkręcamy i tu mamy filtr. I go trzeba wymienić, przetrzepać, przedmuchać, wyprać. Zakładamy go sobie z powrotem. Można skontrolować teraz świece, w ten sam sposób dostajemy się do świecy zapłonowej. Wszystko jest zabudowane szczelnie, także piły są odporne na kurz, na pył i na wodę przede wszystkim. Model EA3200S, doskonała do prac w ogrodzie, koło domu, dla ogrodników. Ściągamy osłonę. Pierwsze odpalenie jest bez ssania, pompujemy paliwo pompką, aż zginie nam tu powietrze, nogą trzymamy uchwyt, pierwsze odpalenie. Model wyższy EA5600F to już jest mocniejsza, 4,1 konia mechanicznego, długość prowadnicy 45 cm. Ta już służy do prac ogrodniczych, ciężkich prac ogrodniczych i do wykorzystania w lesie i w leśnictwie, także maszyna już dużo mocniejsza. Oczywiście odpalanie jest jak zwykle, pompujemy i przełączamy. Pierwsze odpalenie. Cyk. Model EA6100P to już do ciężkich prac w lesie, do ciężkich prac ogrodniczych, profesjonalna, wyposażona w amortyzatory umożliwiające ciężką pracę i tłumiące drgania. Prowadnica 45 cm. No, pojemność już jest duża, to jest moc 4,6 konia mechanicznego, praktycznie prawie 5 koni. To już jak praktycznie motocykl, prawda? I tradycyjne odpalanie. Oczywiście pompujemy paliwo. Pierwszy zaskok, wyłączamy. Dziękuję panu Piotrowi za pomoc przy prezentacji pił. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję, miło mi było. Chciałbym jeszcze dodać, że w 2022 roku Makita odchodzi od sprzedaży pił spalinowych, a w ich miejsce wchodzą piły elektryczne. Nagramy na ten temat osobny materiał. Ja dziękuję Wam za obejrzenie. Linki do produktów zostawiam Wam w opisie i do zobaczenia.